No i tutaj widzicie, moi drodzy, sytuacja jest taka, że trochę ciężko z przejazdem. Siemanko. Bo tam jest droga, a tu jest drut pod prądem i tam są krówki. I właśnie starałem się, co by to teraz zrobić. Dzień dobry, moi drodzy bajkszołowcy. Witam was serdecznie znowu na kanale. Witam was z nad Jeziora Rożnowskiego. I dzisiaj zapraszam was na odcinek, w którym przetrzemy nowy szlak. W zasadzie ja przetrę nowy szlak, bo być może ktoś już nim gdzieś jechał, może ten szlak już istnieje. Zobaczymy na Strawie, czy ktoś tam wcześniej jeździł, ale dzisiaj pomysł jest taki, żeby wrócić z nad Jeziora Rożnowskiego, konkretnie z Tęgoborzy, do Krakowa, ale szutrami. Da się przejechać tę trasę na kilka różnych sposobów, szosą. Pokazywałem wam już kilka tych tras. Kilka z nich jest naprawdę ładnych. Wszystkie pozwalają uniknąć głównych dróg. Najkrótszy wariant to z Tęgoborzy do Krakowa 79 km, naprawdę dość bocznymi drogami. Są też warianty dłuższe, ale jeszcze bardziej widowiskowe i ładne. Natomiast jeszcze nigdy nie jechałem tej trasy gravelem. No i właśnie dzisiaj zrobimy sobie taki powrót z nad Jeziora Rożnowskiego właśnie w wersji gravelowej na lekko, po takiej jednej nocy tutaj spędzonej, więc żadnego wielkiego ekwipunku nie ma, no ale zobaczymy, jak ta trasa wygląda. Narysowałem ją na Strawie, 97 km nam pokazuje do Krakowa, no i zobaczymy, czy to w ogóle jest przejezdne i czy ten wariant jest fajny, więc póki co lecimy. I przy okazji jeszcze dzisiaj porozmawiamy sobie o okularach. POC Elicit w wersji Define, ze szkłami Clarity Define, czyli ze szkłami, które mają być tymi najbardziej uniwersalnymi, jeżeli chodzi o model Elicit, czyli szkła, które mają być dobre i na szosę, i na słońce, i też mają się sprawdzić w trochę gorszych warunkach oświetleniowych. Opowiem wam o moim teście tych okularów. Miesiąc miałem przyjemność w nich pojeździć, trochę na szosie, trochę w gravelu, i opowiem wam to, co z tego testu wynikło i czemu moim zdaniem jednak nie są to może najlepsze okulary na gravela. Ale póki co lecimy, fura gotowa, spakowana na leciutko, tylko takie rzeczy, które się przydają gdzieś tam na jedną noc w górach. Zobaczymy, co to wyjdzie z tej trasy. Zaczynamy naszą dzisiejszą trasę nad Jeziorem Rożnowskim. Jest dzisiaj konkretny upał, ponad 30 stopni. Natomiast jest lekki wiaterek, mam nadzieję, że nie będzie aż tak ciężko. I ma być dzisiaj stabilnie z pogodą, czyli dzisiaj jeszcze burz nie będzie. Mam nadzieję, że się uda do Krakowa na spokojnie dojechać. A Jezioro Rożnowskie, jak widać, stan wody taki sobie. Z tym jeziorem ogólnie jest ciężki temat, bo jak część z was pewnie wie, jest to zbiornik zalewowy, który powstał po zbudowaniu zapór przed II wojną światową. No i powiedzmy sobie szczerze, tutaj tak naprawdę to jezioro powstawało przede wszystkim w celach gospodarczych i ekonomicznych, a że Dunajec, który tutaj płynie, nanosi dość sporo mułu, no i zwłaszcza tutaj w Tęgoborzy znajdował się historycznie zakręt tego Dunajca. W zasadzie tam dalej, za tą wyspą, znajdował się zakręt tego Dunajca. No to ten Dunajec tutaj sporo nanosi różnych niezbyt pięknych osadów, w związku z czym z jeziora, które kiedyś było całym jeziorem, powstały takie dwa jeziora, bo to, co widzicie tam na horyzoncie, to jest tak naprawdę wyspa, która powstała po prostu z materiału nanoszonego przez rzekę, której oryginalne koryto jest po drugiej stronie, czyli człowiek chciał jezioro, a przyroda i rzeka swoje. Niemniej jednak jezioro jest, w sumie poziom wody nawet całkiem wysoki. Nie wygląda ta woda zbyt pięknie, ale jest. Zawsze wiecie, jak jest jezioro we wsi, to jakoś tak fajniej, bo jak mawia Kasia, każde jezioro musi mieć swoją plażę. I can feel it in my bones, and nothing to ask more. Got me looking like a clown, time to always let us down. Tell me I'll be what I eat, can I do that, got my needs. Co jest ważne, to trasa może nie bardzo krótka, ale też nie bardzo górzysta, bo na 100 km niecałych robimy 1000 metrów przewyższenia, więc bez tragedii. Jeszcze większość tych przewyższeń robimy na początku, tak naprawdę na 30% trasy, co sprawia, że oczywiście te początki będą trochę trudniejsze, ale za to potem będzie spokojnie. Powrót w ogóle jest przez Puszczę Niepołomicką, więc powinno być całkiem spoko. No a najpierw trzeba tam dojechać. Natomiast plusem tych podjazdów na początku są całkiem ładne widoki i super jakości asfaltu. Ja wam w ogóle wielokrotnie mówiłem, że w tych regionach jest w ogóle ekstra, jeżeli chodzi o jakość asfaltu.
mnóstwo dróg jest wyremontowanych i jest mnóstwo sztajf, po prostu te okolice Nowego Starego Sącza Limanowej to jest po prostu raj dla tych, którzy lubią się zmasakrować na stromych sztajfach, bo tutaj nie ma żadnego problemu, żeby na 20-30 km zrobić 1000 metrów. W zasadzie wczoraj zrobiłem na podjeździe na Rojówkę Skrzętle 500 metrów na 7 km, więc to oddaje to, jakie tu są hopy. No i jak już tutaj są asfalty w tym rejonie, to są to właśnie takie asfalty. To jest super, że tutaj praktycznie każda górka, każda droga została wyremontowana. To też dużo po powodziach i po generalnym zrywaniu tych starych dróg. No ale teraz te nawierzchnie właśnie są takie. Bardzo często. Moi drodzy, jeśli chodzi o okulary, może zacznijmy ten temat. Model Elicit to model, który ma być takim ultralekkim modelem w ofercie POKA. Faktycznie są to super lekkie okulary, bez ramek. O, jeszcze jak widzicie teraz na przebitkach nawet takiej ażurowej konstrukcji nauszników, tudzież zauszników. Więc naprawdę bardzo, bardzo lekkie okulary i to jest jeden z ich największych plusów, bo naprawdę są to okulary, których po prostu nie czuć na nosie. W zestawie dostajecie w ogóle dwa noski, jakbyście sobie chcieli to dopasować do twarzy. No i faktycznie w moim przypadku leżą w taki sposób, że można o nich z jednej strony zapomnieć, a z drugiej strony bardzo mi się podoba to, że mają takie końcówki, taką długość w zasadzie końcówek tych zauszników, że nie kolidują w żaden sposób z paskiem, przy tym wszystkim te końcówki są gumowane, więc też się dobrze trzymają powierzchni kasku. Co więcej, to dopasowanie jest o tyle fajne i tutaj pojawia się plus w kontekście czegoś, co wam mówiłem w przypadku ostatniego testu okularów na kanale, czyli Rudy Project Spin Shield, że tutaj jest bardzo fajny odstęp między górną częścią szyby a czołem, czyli w ogóle nie ma problemu z tym, żeby wam zaciekał pot na szkła okularów. I ten element, czyli w ogóle dopasowanie do twarzy, komfort na twarzy, to chyba z okularów, które testowałem przez ostatni rok, jest absolutnie numer jeden. Okulary ogólnie są dość duże, ale one są bardziej szerokie niż wysokie. Teraz dokładne wymiary macie na ekranie, natomiast te okulary na pewno nie są bardzo wysokie, jeżeli chodzi o szyby. No to teraz, moi drodzy, kierujemy się w stronę wieży widokowej, która nam się wznosi nad Lipnicą. Musimy kawałek podjechać jeszcze asfaltem i zaraz dotrzemy do szlaku rowerowego. Zaraz jedziemy szlakiem rowerowym. No i tam już będzie droga na platformę widokową i potem zjazd do Lipnicy. A tu się pasą jakieś owieczki ostrzyżone. Na razie asfalcik, zaraz się zacznie szuter, ale jest sucho. Moi drodzy, Warun w lesie jednak nie taki suchy, jak się mogło wydawać. Dobra zabawa jest na slikach, ale przejedzie się. Teraz chyba będziemy się w dół kierować, w stronę Lipnicy. Tam jest w ogóle szlak. Tam jest gdzieś ten punkt widokowy, na który ostatecznie nie jedziemy, bo trzeba by trochę nadłożyć, a nas czas goni. Więc ciśniemy w dół po tej pięknej rynnie, po zwózce i tym podobnych rzeczach. No, nie są to single. Tu nam się, moi drodzy, trafia dobra okazja, żeby pogadać o szkłach, o warunkach takich przejściowych, typowo leśnych, tak jak teraz. No, środek lata, więc jeszcze zieleni jest dużo, więc w tych lasach się rzeczy jest dość ciemno i te okulary to jest poziom przyciemnienia 2. Poziom przyciemnienia 2, co do zasady, to jest taki poziom uniwersalny, czyli nie są to najciemniejsze okulary, takie jak poziom 3, które używamy typowo na szosę, które w ogóle się nie dają do jazdy w takich warunkach. Nie są to też fotochromy, ani poziom przyciemnienia 1, który jest taki stworzony z myślą o tego typu trasach, czyli typowo okulary MTB albo okulary, które na naszym kanale często gościły, czyli na przykład ukleje ze szkłami Prism Trail Torch. To są dwójeczki, czyli okulary, które mają być i na słońcu teoretycznie dobre, no i też w takich warunkach. Natomiast ja wam mogę powiedzieć, że o ile na słońcu, na szosie
jeździ mi się spoko i nie uważam, żeby były zbyt jasne. Natomiast już w takich warunkach leśnych, a zwłaszcza jakby nie było pogody, nie byłoby tyle słońca co dzisiaj, to moim zdaniem na MTB albo na gravela typowo do lasu są to jednak okulary nieco zbyt ciemne. Popatrzcie, jak to ogólnie wygląda. Te szkła w ogóle, poza tym, że na zewnątrz mają taką piękną, śliwkową barwę, to przyciemnianie przez środek i w ogóle kiedy patrzymy na nie od środka, to daje nam taki zdecydowanie bardziej żółty odcień, co jest dość zaskakujące pewnie dla wielu osób. Myślę, że to jest też dowód na to, że okulary wypada mierzyć w ogóle przed kupnem, bo jak widzicie tutaj, to jak one nam filtrują świat, jest takie zdecydowanie bardziej żółte. Bardzo dużym plusem tych szkieł jest to, że naprawdę świetnie podbijają kontrast, co zresztą widzicie teraz, myślę, kiedy sobie patrzycie na świat właśnie przez te szkła. Złapmy tej ostrość może na świat po drugiej stronie. O! Naprawdę bardzo fajnie podbijają kontrast, dobrze widać jakieś takie różnice w cieniach. Natomiast jak już tutaj widzicie po dole, kiedy popatrzę sobie tutaj przez te okulary właśnie gdzieś na ziemię, halo ostrość, to one jednak są po prostu zbyt ciemne do jazdy w lesie. No niestety coś za coś. Mamy tutaj okulary, które jednak jeszcze dość dobrze chronią przed słońcem, natomiast już kiedy zjeżdżamy w dół, kiedy robi się ciemno, no to jednak te szkła są po prostu trochę zbyt ciemne. Spoko na gravela, kiedy jeździcie głównie w warunkach na przykład dużego słońca, szutry, takie rzadkie lasy, natomiast no kiedy to już jest taki las jak tutaj u nas gdzieś na południu, no to te okulary moim zdaniem typowo do lasu i typowo na gravela gdzieś do lasu są zbyt ciemne. Tak samo od razu odpowiadam na pytanie, jeżeli ktoś chciałby w tych okularach jeździć gdzieś po zmroku, to też pojawia nam się problem, moim zdaniem po prostu są zbyt ciemne. Dwójka to jednak są szkła na warunki jasne, to nie musi być pełne słońce, to może być lekko przyciemniony, brzydki dzień, dzień bez słońca, natomiast to dalej nie są okulary stworzone stricte do jazdy w lesie, to nie będą nigdy fotochromy. Spoko, uniwersalne okulary dla kogoś, kto jeździ na szosie, na przykład cały rogi, szuka okularów trochę mniej ciemnych, super okulary dla kogoś na gravela w lecie, na gravela właśnie po otwartych przestrzeniach, ale na MTB i do lasu jednak trochę zbyt ciemne. I can tell that you're a dancer, throwing your hands in the air that you answer. When I ask you if you want it, you're a panther. I'm a little too for a boy, you're a trans girl. I put on left, right, it just says cancer. I can go change if you want to. I mean no things that you don't. Tak a propos materiału o testowaniu opon Strada Bianca, po jakich trasach te opony jeżdżą. Tutaj piękny przykład tego, co ze mną mają. Naprawdę, nie ma litości. I tfu, chcę dojechać do domu, ale dalej wszystko ok. Bardzo duże poczucie takiej pewności na takich trasach. Oczywiście nie kontroli, bo to co by tu nie mówić, absolutnie nie jest trasa pod slicka. Oczywiście da się zjechać, bo jest sucho. Nie jest to mądre, ale jak testować, to testować. Tak się na bike show testuje. No ciekawe rzeczy tu się dzieją, moi drodzy. Co by tu nie mówić. Tak wygląda właśnie gravelowanie u nas na południu w górach. Wy macie szutrowe autostrady, a mamy fajne asfalty, jak z tych asfaltów zjedziecie, to się pojawia gruz, płytki, cegła i takie właśnie atrakcje. Teraz możecie zrozumieć, czemu takie zachwyty, jak gdzieś wyjeżdżam do Płaskopolski i jadę tymi szutrowymi autostradami. U nas takich dróg naprawdę jest mało, jest tego trochę w lasach. Dzisiaj jak przekroczymy Bochnię, to po Bochni będzie tak bardziej płasko, w zasadzie będzie zupełnie płasko i wjedziemy do Puszczy Niepołomickiej, no i takie klimaty bardziej południowo-polskie będą, znaczy północno-polskie, płasko-polskie. Natomiast tutaj góry i gravel to jest taka przygoda. Jak ktoś mieszka w górach i chce jeździć po górach, to na pewno rower górski jest oczywistym wyborem. Więc nigdy się nie dajcie zbajerować tym, którzy mówią, że gravel to rower wszędzie, na całą Polskę i do wszystkiego, bo oczywiście, że tak nie jest i są sytuacje, gdzie rower górski się zdecydowanie lepiej sprawdza. Natomiast dzisiejsza trasa jest taka, że absolutnie da się ją przejechać. A jak będzie pojawiało się pytanie w komentarzach, czy to jest trasa na szosę, no to mogę wam od razu odpowiedzieć. Jest duża część świetnych szos na tej trasie, ale to nie jest trasa pod szosę. No i jesteśmy na rynku w Bochni, który jest pięknym przykładem betonozy. O ile kamieniczki wokół i to wszystko naprawdę ma klimat, to został po prostu zabetonowany w sposób perfekcyjny. Już kiedyś o tym mówiliśmy wam, jak tutaj robiliśmy ustawkę gravelową. No kurde, fajnie, że jest czysto, że jest nowo, że wszystko się świeci, ale jest 30 parę stopni i jak tu w ogóle można wytrzymać na tym rynku? Popatrzcie na te ławki tutaj po bokach. To jest taki temat naprawdę dla masochisty. No tutaj po prostu się nie da wytrzymać. No. Są jakieś drzewka posadzone, ale jest ich mało.
Nie wiem, jak to wyglądało wcześniej, czy powiedziawszy. Po prostu nie pamiętam, jak wyglądał rynek w Bochni przed betonozą, ale no... Sorry, no po prostu nie tędy droga. Jednak to jest robienie sobie po prostu krzywdy i potem trzeba się ratować takimi opcjami, tylko jakieś boksy z pseudodrzewami, mini ogrody i tak dalej, a można po prostu było zostawić więcej zieleni, porobić tej alejki, a nie wielki betonowy plac, który nie wiadomo po co w ogóle komu jest. Tradycyjnie jeszcze kilka słów o jakości, bo zawsze przy okazji testu okularów wam coś o tym mówię. Robimy test rozginania. Powiem wam, wy tego nie usłyszycie, wy tego nie zobaczycie, ale takie lekkie trzeszczenie się tutaj pojawia i ogólnie rzecz biorąc wrażenie w kontakcie z tymi okularami jest takie, że one są strasznie lekkie i delikatne. Póki co, po tym miesiącu, nie udało mi się zrobić im żadnej krzywdy, ale jak tak się im dobrze przyjrzycie, no to widać, że tutaj konstrukcja w wielu elementach jest podatna na jakieś potencjalne uszkodzenie i na pewno są to okulary, które trzeba dbać, jeżeli chodzi o transport. W zestawie dostajecie akurat sztywne etui, bardzo fajne zresztą etui, które wam potem gdzieś tutaj na przebitkach pokażę, które pozwala bardzo dobrze je ochronić podczas transportu, ale no używanie tego etui jest, powiedziałbym, niezbędne, bo te okulary po włożeniu do miękkiego etui, przewiezieniu gdzieś na dnie torby, no to raczej nie rokuje im zbyt dużych szans na to, żeby to przetrwały. Ale ten sam problem, to samo zjawisko pojawiało się przy okazji chociażby okularów firmy Co, które wam pokazywałem gdzieś na początku roku albo parę miesięcy temu. Tam też były okulary bez ramek. No i ogólnie rzecz biorąc, problem okularów bez ramek jest taki, że po prostu są one najczęściej trochę bardziej delikatne i bardziej trzeba na nie uważać. Aczkolwiek jakość wykonania jest w sensie takich dbałości o detale, o szczegóły, jest naprawdę na bardzo wysokim poziomie. No świetnie się te szkła prezentują, zwłaszcza z tą taką tutaj specjalnie obrabianą krawędzią boczną bez ramek. Naprawdę szkła są super. Opcja z wymianą nosków też jest bardzo prosta. Fajne jest też to, że popatrzcie, tu jest ta ażurowa konstrukcja, więc też jakiś taki element, który nie przylega do skóry, który nie powoduje jeszcze większego pocenia się. Proste, a działa. Więc ogólnie rzecz biorąc, jakość wykonania na plus, natomiast jak to bardzo lekkie okulary, ja bym na nie po prostu uważał. No nie są to okulary, które będą jakimiś pancernikami do łotania, bo po prostu już czuć, że są to okulary, które mają trochę elementów, które będą wrażliwe na jakieś takie no nieostrożne traktowanie. Minęliśmy Bochnię i zaczynamy najbardziej szutrowy fragment dzisiejszej trasy, czyli będziemy zaraz wjeżdżać do Puszczy Niepołomickiej, ale najpierw musimy się przeprawić jeszcze pod autostradą. No i w końcu uciekamy przed tym upałem do lasu. Oj, to jest genialne. W puszczy. To jest właśnie to, o czym wam mówiłem, czego u nas w Małopolsce dużo nie ma, czyli takie drogi szutrowe. Akurat w Puszczy Niepołomickiej jest ich od groma i to się da nawet spokojnie szosą przejechać, ale jest po prostu idealnie. Trochę cienia, super shooter, osłona przed wiatrem, trochę chłodniej. Swoją drogą właśnie takie warunki są chyba idealne dla tych szkieł, czyli jeżeli dla was gravel, to jest jeżdżenie właśnie generalnie po otwartej przestrzeni, albo jeżeli wjeżdżacie gdzieś do lasów w bardziej zakryty teren, to jest tego typu teren, gdzie jednak jest dość duża ekspozycja na światło, gdzie po prostu nie jest ciemno, no to myślę, że będziecie bardzo zadowoleni, bo największe plusy tych okularów, tak podsumowując, no to naprawdę świetnej jakości szkła, jeżeli chodzi o podbicie kontrastów, jeżeli chodzi o mimo wszystko ochronę przed promieniowaniem, przed rozbłyskami. No po takiej trasie jak dzisiaj nie mam zmęczonych oczu. To nie są bardzo ciemne okulary, a naprawdę po tych odcinkach na pełnym słońcu, 30 paru stopniach, nie czuję zmęczenia wzroku. Jeździłem w nich w Alpach po 5 godzin dziennie na rowerze i też oczy się nie męczyły, więc to jest plus. Duży plus też za to, jak one leżą. Są naprawdę bardzo wygodne. Też dzięki temu nie za bardzo parują, bo są odseparowane od gdzieś tutaj czoła. Po prostu komuś to może nie pasować, że są duże, ale uwierzcie mi, że są duże okulary, które są gdzieś podociskane do twarzy. Te nie są. Oczywiście przez to trochę bardziej je podwiewa przy niskich temperaturach, ale generalnie w takich upalnych dniach w lecie doceniacie to, że po prostu świetnie leżą i jest bardzo dobra wentylacja. Czy jeszcze jakieś minusy znajduję? No temat tego
tej trwałości. No ciężko jest to sprawdzić podczas takiego testu trwającego miesiąc czy dwa. Ja też generalnie dbam o okulary w takim sensie, że staram się jakoś specjalnie nie robić im krzywdy. Oczywiście nie przesadzam, natomiast jak okulary są w etui twardym, to je włożę w twardym etui, czyszczę. No nie zachowuję się może tak jak osoby, które mają totalnie wywalone, gdzieś to rzucają po torbie. Natomiast fakt jest faktem, że ten rodzaj okularów jest trochę mniej odporny na jakieś uszkodzenia, no ale coś za coś. Za to macie ultra lekkie okulary, które się generalnie bardzo nie pocą, nie przygrzewają wam twarzy, ogólnie no, po prostu są wygodne, więc na to myślę, że warto zwrócić uwagę. A poza tym oczywiście warto jak każde okulary zmierzyć, zobaczyć czy będą wam pasowały do waszej twarzy. Każdy ma inną twarz, każdy ma inny kształt nosa, nie każdemu może to samo pasować. Plus oczywiście pozostaje kwestia designu, która oczywiście jest kontrowersyjna. Już widzę te komentarze, że o, wielkie, głupio wyglądają i tak dalej. Mam to gdzieś, to jest opinia każdej osoby. Ja mam też swój gust, staram się takich rzeczy tutaj nie poruszać, nie oceniać wyglądu, bo kogo to obchodzi tak naprawdę? To wy macie decydować, czy coś wam się podoba. Ja staram się wam tylko pokazać, czy podczas testu nie wyszły jakieś wady, pokazać wam charakterystykę danego produktu i tyle. Nie połomice. Stąd już będzie samo słońce, ale już zostało tylko kilkanaście kilometrów i dobrze, bo powiem wam, że dzisiaj po prostu jest ciężko. No i kończymy, moi drodzy. Równiutka stóweczka. Plac centralny w Nowej Hucie to dzisiaj ostatni punkt naszej trasy. Mam nadzieję, że wam się podobała taka forma relacji, tak jak wam mówiłem przy okazji recenzji chyba Rudy Project w Tleniu, że będziemy czasami robili takie materiały, w których podsumowanie jakiegoś testu będzie łączone z jakąś trasą, żeby było trochę ciekawiej i żeby to wszystko było pokazane gdzieś w konkretnych okolicznościach, żeby móc dany produkt skonfrontować z konkretnymi warunkami, w których może on być eksploatowany. Więc dzięki za uwagę. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania dotyczące okularów, to napiszcie w komentarzach. Postaram się odpowiedzieć, jeszcze coś dodać, coś pomóc. A sama trasa polecam do przejechania, bo myślę, że jest to super opcja, żeby sobie zrobić taki wypad z Krakowa nad Jezioro Rożnowskie. Tam sobie zostać na przykład na noc. Jest dużo opcji nad jeziorem na fajny nocleg. A potem znowu pojechać na przykład na Przechybę, czyli dorzucić sobie jakieś kolejne 80 km i wrócić pociągiem z Nowego albo ze Starego Sącza. Więc opcji jest bardzo dużo. Oczywiście można też wrócić do Krakowa, ktoś ma ochotę na taką dłuższą wyrypę parudniową, ale taki mini bikepacking dla początkującego właśnie z jednym noclegiem i powrotem pociągiem. Myślę, że jest to super opcja. Jest gdzie zjeść coś dobrego, jest łatwy dostęp do pociągu, jest dużo noclegów nad Jeziorem Rożnowskim, a trasa naprawdę fajna do przejechania. Myślę, że może wam się spodobać. Dużo świetnych asfaltów gdzieś na uboczu z małym ruchem, dużo fajnych szutrów w puszczy, trochę trudniejszych szutrów w górach, ale proporcje są zachowane, czyli jest gdzie się zmęczyć, jest gdzie sobie po prostu szybko pojechać, są widoki, więc myślę, że warto. Póki co, dzięki wielkie, do zobaczenia.